Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W związku z tym, że strasznie dużo było komentarzy pod ostatnim filmem dotyczącym refundacji dla pszczelarzy w 2024 roku, postanowiłem, że nagram osobny filmik dotyczący po kolei tych interwencji, szczególnie tych trzech, które dotyczą pszczelarzy indywidualnych, którzy mogą składać wnioski indywidualnie. Ponieważ no, masa jest pytań takich, czy ja mogę i jak policzyć tą kwotę, więc postanowiłem, jeżeli ktoś ma chwilę na wysłuchanie no i obejrzenie tego, co tutaj pokazuję, ja myślę, że tutaj w pełni wyczerpię ten temat i bez problemu ktoś, kto będzie próbował, czy indywidualnie, czy nie, na pewno przybliży mu się ten temat i go zrozumie. I na przyszłe lata już będzie śledził to i jak gdyby będzie to dla niego normalne po prostu. Okej, słuchajcie, to co ja tutaj, oczywiście chciałbym powiedzieć, że linki do tego dokumentu, który ja tutaj wyciągłem, tylko te najważniejsze rzeczy, będzie w opisie. I tak samo, jeżeli ktoś nie widział tego poprzedniego filmu, to też link do tego filmu w opisie się znajdzie lub też umieszczę go gdzieś pod koniec tego filmu na karcie do kliknięcia w górnym prawym rogu. Także spokojnie, nie trzeba oglądać tamtego odcinka, żeby tutaj w pełni zrozumieć tą treść, którą tutaj będę chciał Wam przedstawić. Ok, zaczynajmy. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, tutaj część tego tekstu jest zaciągnięta z regulaminu naboru wniosków o przyznanie pomocy dla interwencji w sektorze pszczelarskim. Interwencje od 1 do 7, jest ich 7, tak jak już wspomniałem. My będziemy dzisiaj omawiać interwencję 6.2. Na rok pszczelarski 2024 w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023 do 2027. Słuchajcie, najwięcej właśnie jest pytań i najwięcej osób korzysta z tej interwencji. Na nią też najwięcej jest przeznaczonych pieniędzy z tej puli całej. Także jak najbardziej uważam, że od tego zacznę, od omawiania tej interwencji, ponieważ jest ona najbardziej rozpowszechniona. Słuchajcie, dotyczy ta interwencja głównie... Nazywa się interwencja wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych i głównie chodzi o podstawowy sprzęt pszczelarski. I słuchajcie, omówimy po kolei, kto może, jakie musi mieć spełniać wymagania, co może kupić, czego nie może kupić i później rozgraniczymy to. Zawsze będę w uwagach mówił, kogo dotyczy, czy to jest indywidualny pszczelarz, czy tak jak do tej pory większość przez związki, czy spółdzielnie i inne tam... grupy producentów, to wszystko mówimy. Kto może się ubiegać o pomoc? Słuchajcie, indywidualni pszczelarze, tak jak tu mamy zaznaczone, oraz organizacje. Czyli od zeszłego roku, bo to pierwszy raz było w zeszłym roku, indywidualni pszczelarze mogli składać wszystko, robić całą procedurę samemu lub, jak do tej pory, przez organizacje pszczelarskie i tu mamy kilka tych organizacji, bo nie każdy, słuchajcie, należy do związku. Więc omówmy, że związki czy stowarzyszenie, zrzeszenia, spółdzielnie i grupy producentów rolnych mają prawo jak gdyby właśnie w imieniu indywidualnego pszczelarza składać te wnioski. I tak do tej pory przez lata to było, bo umówmy się, do tej pory właśnie najczęściej związki pszczelarskie występowały w imieniu swoich pszczelarzy, którzy należeli do danego koła. O zakup tego sprzętu, składali wniosek o przyznanie tej kwoty i tak dalej, i tak dalej. A z drugiej strony u nas w związkach się to odbywało tak, że prezes koła tam ogłaszał, że trzeba prawda, zrobić listę, co chcemy kupić i tak dalej, i tak dalej. Każdy to zna, kto był w kole. Dla osób, które pierwszy raz jak gdyby dopiero o tym słuchają, no to tak się to właśnie ten filmik jest bardzo ważny dla nich, ponieważ on im tu uzmysłowi, jak działa cała ta procedura, cały ten mechanizm. Ok, czyli wiemy, kto może się ubiegać o tą pomoc interwencji 6.2. Tu mamy właśnie, że na tą interwencję może składać pszczelarz, a może związek. I teraz nieważne, czy jesteśmy w związku, czy chcemy złożyć indywidualnie, każdy pszczelarz jest traktowany tak samo, czyli nie ma tu rozgraniczenia, czy się jest indywidualnie, czy się jest w związku. Wymagania są dla jednych i dla drugich takie same. I to jest właśnie kluczowe, żeby to zrozumieć, że to nie ma za bardzo różnicy, czy jest indywidualnie, czy przez związek. A więc tak, przede wszystkim taki pszczelarz
musi być wpisany do rejestru. Do rejestru u weterynarza. Następnie musi umieszczać produkty pszczele w ramach SB bądź RHD. Czyli jeżeli chcemy skorzystać z tej interwencji 6.2, nie wystarczy być tylko wpisanym, zgłoszoną mieć pasiekę do weterynarza. Również trzeba mieć, uzyskać numer RHD czy SB i do tego jest osobna procedura, jak gdyby, prawda? Czyli to jest tak zwany odbiór pracowni. Głównie chodzi o pracownię, że mamy pracownię do odbioru miodu i do dystrybucji jej, tak? Czyli tu głównie o to chodzi. No i jest jeszcze jedna rzecz ważna, która też często, jak jest, jak gdyby niektórzy po komentarzach widzę, że nie wiedzą. Minimum jest to mieć te 10 pni pszczeli, które właśnie zgłosimy do weterynarza. Czyli jak ktoś ma 8 i 9, nie może skorzystać z tej interwencji. Nieważne, czy jest w związku, czy nie jest. Także tu nie ma różnicy. Niestety jest takie minimum. Ok, słuchajcie. Ale są też jeszcze inne rzeczy, o które tu nie są wypisane i w tym regulaminie też nie są, dopiero one są ujęte w późniejszych warunkach, ale ja jeszcze tutaj dopowiem, no, że jeszcze ten numer EP musi być od zeszłego roku, który właśnie uzyskujemy w ARMIR-ze, ale to później w tym dokumencie, który tutaj omawiam, będzie szczegółowo to omówię. Ok, teraz zacznijmy, co możemy zakupić w ramach tej interwencji. Miodarki, odstojniki, dekrystalizatory, stoły do odsklepiania plastrów, suszarki do suszenia obnóży pyłkowych, topiarki do wosku, nieważne czy to są słoneczne, czy na parę, czy na prąd, urządzenia do kremowania miodu, tu też nie ma to znaczenia, czy 70 litrów, 100 litrów, czy 200 litrów, refraktometry, wózki ręczne do transportu uli, wialnie do pyłku, elementy lub ule lub ich elementy. I tutaj trzeba się, ja bym jeszcze proponował, bo często są pytania, czy uliki weselne i tak dalej. Ja uważam, że tak, zresztą ja 2 lata temu brałem akurat mini plusy. No i bez problemu, one były zakwalifikowane. Ale pamiętam, że wtedy też było dzwonione do Armiru z pytaniem, czy mogą być uliki do unasieniania weselne i powiedzieli, że tak, no jest to ul w ich mniemaniu i jak gdyby nie było tutaj problemów, ale wiecie co, warto, nie daje to zapewnik, bo słuchajcie, już wiele razy było tak, że coś było powiedziane, a potem okazało się, że ktoś zinterpretował pewne rzeczy inaczej. Dla mnie jest to jasne, że ulik weselny to też ul, no ale tak jak mówię, różnie może być, bo ponoć, a dlaczego o tym mówię? Dlatego, że dostałem taki komentarz, że ktoś zakupił izolatory chmary i odrzucili, choć jest właśnie kraty odgrodowe innych izolatorów ramkowych i pisze innych izolatorów ramkowych, chyba że to już jest właśnie poprawione, bo to ja mówię o rzeczy, która była w zeszłym roku. No i pisało izolator chmary i zostało odrzucone. Oczywiście to nie jest reguła, bo może gdzieś w jakimś innym armirze, w innym rejonie Polski przeszło to. Ale ktoś mi napisał w komentarzu, że miał napisane na fakturze izolator chmary i nie został zakwalifikowany. Ale to nie to, że odrzucają cały wniosek, to po prostu nie wypłacą za ten koszt poniesiony, nie? Żebyście też widzieli, że to jest takie dosyć elastyczne. No, ja myślę, że już chyba właśnie to jest to, że oni się też uczą wielu rzeczy. Oni są ostrożni, bo nie chcą, żeby ktoś nadużył jak gdyby tych procedur. No, a pszczelarz rozumie, nie? Co to jest izolator i czy to jest chmary, czy mini izolator, czy jeszcze izolator ramkowy, metalowy, plastikowy. Dla nas wszystko dalej jest funkcja ta sama tego urządzenia. Natomiast dla takiego urzędnika może być to niejasne. Urządzenia do miatania pszczół. Tu też może być kwestia taka, czy zmiotka może być, czy nie. Też nie wiem, powiem wam szczerze. Poławiacze pyłku. Sprzęt do pozyskiwania pierzgi. Wagi pasieczne. Tutaj mamy jeszcze wagi pasieczne. Pakiety. Pakiety. Dużo jest pytań o pakiety. Ile można takich pakietów wziąć? Ja w zeszłym roku brałem te pakiety. Wziąłem ich chyba z 6, także 600 ramek. Jak najbardziej tutaj dla jasności. Jeden pakiet to 100 ramek danego ula.
Można wziąć na przykład trzy pakiety Wielkopolskich, dwa pakiety Dadanta. Nie ma tutaj żadnych różnic. Wszystko na spokojnie można różne kombinacje robić. I właśnie minimum jest to, że bierzemy nie 10, a 100 ramek. I według tego przelicznika idziemy. No i kamery cyfrowe i jest tutaj, widzicie, łamaniec fotopułapek. W zeszłym roku nie było tych fotopułapek, były tylko kamery cyfrowe. Dopisali w tym roku te fotopułapki i bardzo dobrze, bo głównie każdy, no częściej są wybierane właśnie fotopułapki niż kamery. Kamery to raczej do pasiek stacjonarnych, gdzie są pasieki urządzone, dobrze mamy prąd, prawda, i tak dalej. Natomiast fotopułapki częściej są wybierane przez pszczelarzy wędrowców. No tylko ta wartość refundacji tutaj, ja uważam, że to, mam nadzieję, że odrobią lekcję po tym sezonie. I w przyszłym roku będzie do 1000 zł, tak podejrzewam, że a nawet do 1500 powinni za urządzenie, ponieważ kamera cyfrowa 300 zł, nie wiem jak oni to liczą, czy za na przykład ten, nie wiem jak to się nazywa, ta stacja cała, która nagrywa z dyskiem twardym plus kilka kamer, taki pakiet kosztuje 1500-2000 zł. I teraz, czy wartość refundacji do 300 za urządzenie, to oni mają na myśli, że jak ja kupię taki pakiet tego urządzenia plus 5 kamer, to każda z tych kamer nie może kosztować więcej niż 300 zł, czy całe urządzenie? Bo ja sobie nie wyobrażam kamery za 300 zł, która działa. W sensie normalnie można ją kupić za 250 nawet, ale ona musi być podłączona do tej, nie wiem jak to się nazywa, do tej stacji całej, gdzie jest dysk twardy i tak dalej, połączona czy kablem, czy Wi-Fi. Więc tutaj te 300 zł, nie wiem jak. Ja nie korzystałem z tej tutaj w zeszłym roku, nie kupowałem żadnych kamer, bo kiedyś sobie prywatnie po prostu kupiłem kamery, które potrzebowałem. Czy też fotopułapki, każdy do tej pory kupował prywatnie, nie wiem, ale to 300 zł to jest z kapelusza. Minimum to powinno być 1500, a nawet 1800 zł, bym powiedział, bo dobra fotopułapka to kosztuje około 1000 zł. Także. Myślę, że tutaj też osoby odpowiednie gdzieś jakieś wnioski później napiszą do ARMIR-u w celu tutaj podwyższenia albo wyrzucenia tego w ogóle tej kwoty. No nie wiem, czym oni się kierowali, dlaczego zrobili tutaj taki kaganiec. Okej, słuchajcie. Tu jest też ważne, w sumie nie zaznaczałem. W sumie to jest bardzo ważne. I nawet w zeszłym roku były szczególnie podpisywane takie oświadczenia. Każdy z producentów, który sprzedał sprzęt, wysyłał oświadczenia, że ten sprzęt, który on sprzedał, był nowy. Także nie wiem, o co tutaj chodziło. Pewnie gdzieś coś się wydarzyło, co wyszło na jaw. Tak mi się wydaje. No bo dlaczego ktoś robi takie nagle, że każdy ma tutaj decydować o tym, że to ma być nowe. No ale w każdym razie jest tutaj. Na potwierdzenie, że zakupiony w ramach 6.2 przy maszyn i urządzeń wykorzystane na potrzeby gospodarki są nowe, konieczne jest złożenie oświadczenia sprzedawcy, iż wymieniony sprzęt na fakturze maszyny lub urządzenia wykorzystane na potrzeby prowadzenia gospodarki jest nowe. I teraz nie wiem, jak to będzie realizowane, czy teraz już na fakturze będzie zapis, że zgodnie z regulaminem, prawda, jakaś adnotacja na fakturze, typu zgodnie z regulaminem, prawda, i naborów i tak dalej, oświadczam, że sprzęt, który jest wymieniony na fakturze, jest fabrycznie nowy i tak dalej, i tak dalej. Czy osobny jakiś znowu dokument będzie? Nie wiem, pewnie producenci teraz po ogłoszeniu teraz tego naboru i tego na pewno się tym zainteresują i będą dzwonić może do Armiru i zapytać się, jak mają to realizować. Czy osobny dokument, czy wystarczy jakaś adnotacja na fakturze? Zobaczymy, jak to będzie. Też widzicie, dużo tu rzeczy wychodzi w trakcie. Okej. No oczywiście to są te wymagania, które oni sprawdzają, ale jak gdyby to jest oczywista oczywistość. I teraz ważna rzecz. Do kosztów kwalifikowanych operacji nie zalicza się zakupu. No i tak jak wspomniałem, używanego sprzętu pszczelarskiego. Czyli nie możemy kupić używanego sprzętu. Nie szukajcie takiego. I innego niż wskazane tutaj, wymienionego w tym punkcie. Czyli te 18 tutaj rzeczy, nie może być to sprzęt, który jest inny niż tutaj ten sprzęt. Czyli tak jak powiedziałem, odstojnik, nieważne jaki, ale musi być to odstojnik. Na fakturze ma być napisane odstojnik, prawda,
200 litrów. Albo urządzenie do kremowania miodu, trójfazowe, prawda, 200 litrów, prawda? Ale musi być ujęte, że to jest ten sprzęt. A już typ, na jaką ramkę, jakiej wielkości, to już nie ma znaczenia. Dobrze, i teraz przejdźmy do kolejnej ważnej rzeczy. Nie możemy kupować części zamiennych, raczej ja do końca nie rozumiem tego zdania tutaj, bo tu jest cały czas, czego nie można, prawda? Nie zalicza się zakupu i tu pisze części zamiennych i dodatkowego wyposażenia używanego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń na potrzeby gospodarcze, to jest bez zakupu samego urządzenia. To jakby taką furtkę tu robili, nie rozumiem do końca. Czyli teoretycznie jak ja kupię sobie miodarkę rok wcześniej i potem będę chciał do niej kupić silnik, to teoretycznie mogę. Przynajmniej ja tak rozumiem z tego tutaj zapisu. No ale pierwsze zdanie jak gdyby wyklucza to. Dlatego, no nie wiem, tu daję jak gdyby taką pod rozwagę, ale myślę, że mało osób kupuje części zamienne. Ja nie kupowałem nigdy, więc nie mogę tu się jak gdyby wypowiedzieć dokładnie o co tu chodzi. No chociaż to jest bez zakupu samego urządzenia, tak jakby robili tutaj taką furtkę, że no jeżeli masz to już, kupiłeś to urządzenie, to dodatkowy silnik teoretycznie mógłbyś kupić, no nie wiem. Okej, zostawiam to, powiem szczerze, że nie wiem o co chodzi. Kolejny punkt, słuchajcie, i tu jest bardzo ważna rzecz, chodzi o oznakowanie, to już jest przy kontroli, bo pamiętajmy, że my się godzimy na to, że korzystając z tego programu, w przeciągu 5 lat następnych po roku zakupu ma prawo ktoś przyjść nas skontrolować, czy my właściwie użytkujemy ten sprzęt, czy go w ogóle mamy, czy go, nie wiem, nie odsprzedaliśmy, nie, coś z nim nie zrobiliśmy. I jak gdyby głupie by było kupić pakiet 100 ramek i każdą ramkę oznaczać, prawda, pisać Armir 2023. Dlatego oni tutaj wyszli z taką rzeczą i to jest chyba od zeszłego roku, a wcześniej właśnie nie było tego i nie wiadomo było jak to interpretować, że każdy sprzęt, którego wartość jednostkowa zakupu netto przekracza 1000 zł, sprzęt ten podlegał refundacji, oczywiście ten sprzęt podlegał refundacji, tak, musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, no i tam właśnie piszemy słowem Armir i rok zakupu. To wychodzi tak mniej więcej, czyli jak my to już kupujemy, to w sklepie płacimy, to jakieś 1300 zł brutto. Więc jak coś kupujemy, no wiecie, ule odpadają, nie? Ule są tańsze i to jest jednostkowy sprzęt, czyli to, że my kupiliśmy 10 uli, to nie znaczy, że mamy wszystkie je opisać, ponieważ wydaliśmy 6000 zł, tylko jednostkowy sprzęt, czyli no miodarka praktycznie każda, no chociaż chyba mi się wydaje, że są jakieś miodarki takie malutkie, nie wiem, na dwuramkowe, które może i mniej kosztują niż 1300 zł, ale nie wiem. W każdej razie miodarka praktycznie każda powinna być oznaczona, jakiś stół do odsklepiania, no wszystko to, co fizycznie zapłacimy powyżej, tak około już tutaj mówię, bo to jest parę złotych różnicy, 1300 zł. Także tutaj jest ważna sprawa, każdy przecież to powinien wiedzieć. No i słuchajcie, to też jest ważne, ale to później omówię, jak to policzyć w ogóle te pieniążki. Tu jest taki punkt, że pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów netto poniesionych i opłaconych przez pszczelarza. I to po prostu, to liczenie tego netto 60% i tak dalej jest problematyczne dla wielu. Ale tak jak mówię na końcu filmu, wytłumaczę też jak w najprostszy sposób sobie policzyć, za ile my możemy robić zakupy. I tu jeszcze jest kolejny punkt, który jest właśnie ważny, że ta pomoc właśnie jest udzielana do 60%, czyli może być mniejsza, a to wszystko zależy od tego, od dwóch czynników. Jeden to czy liczba osób, które zakupi sprzęt i kwota ta, za którą zakupią, jest większa niż kwota, którą oni mają przygotowaną dla nas. I wtedy pomniejszą, na przykład, bo jeżeli my kupimy za więcej niż oni przygotowali, to wtedy nam nie zrobią 60%, tylko oddadzą 55% na przykład. Ale to są mniej więcej takie ruchy, nie? To nie spodziewajcie się, że nagle ktoś dostanie 30%. Oczywiście nie mówię tych wszystkich spraw dziwnych w związkach. Tego nie poruszam tematu. Ja wiem, że czasami masę ludzi ma doświadczenia, że musiało na przykład zrezygnować z zakupu, bo tak prezes powiedział, bo się okazało, że nie ma pieniędzy. Ale ja nie chcę poruszać tego tematu.
Nie chcę wyjaśniać tutaj, w jaki sposób to się odbywa i co się dzieje wtedy i dlaczego tak jest. Oficjalnie ARMIR pomniejsza tą kwotę z 60 na przykład na 58%, na 55%. To już ja sobie chyba już większej obniżki nie wyobrażam za bardzo. I co chciałem powiedzieć jeszcze? No i właśnie tutaj przy obliczaniu tej kwoty, która nam się należy, trzeba wiedzieć, że w tej interwencji 6.2 przysługuje nam zwrot w kwocie 100 zł na jeden ul. I pamiętajcie, że my te ule podajemy na dzień 30 września 2023. I to nie jest tak, że czy my w związku podajemy, czy gdziekolwiek. To się liczy to, co mamy na ten dzień zgłoszone u powiatowego lekarza weterynarii. Jeżeli zgłosiliśmy, nie wiem, w czerwcu czy w maju liczbę rodzin, albo jak chcieliśmy wziąć pieniążki za przezimowane rodziny i wtedy my podaliśmy w UPLW u lekarza powiatowego, że mamy na przykład 20 rodzin i tego nie zmieniliśmy, to widnieje w rejestrze u lekarza powiatowego weterynarii, tak? Czyli ten stan na 30 na 9 będzie 20. Jeżeli my tego nie zmienimy, to na przyszły rok musimy podać ten stan. Więc to jest ważne, co jest w razie kontroli, oczywiście mówię. To jest ważne, co my tam u weterynarza podaliśmy do dnia 30 wrzesień. I teraz ktoś powie, no tak, ale ja biorę dotację na 30 wrzesień, prawda? Oni mi, załóżmy, wydają pieniądze w kwietniu, tam załóżmy w przyszłym roku, w lipcu mi dadzą i przyjdą do mnie na kontrolę we wrześniu i powiedzą, że ja w ogóle, a ja mam dużo, dużo mniej rodzin, ponieważ przez zimę mi się bardzo dużo osypało. I teoretycznie myślę, to pytanie jest uzasadnione jak najbardziej, ale nie jest istotne, ponieważ tak wygląda gospodarka pasieczna, że to, co zimujemy, to nie będzie miało pokrycia z tym, co przezimowało. I tak samo to, że my mamy stan rodzin pszczelich na dzień 30 września, podajemy na przykład 50 rodzin, a na wiosnę będą chcieli od nas też o stanie przezimowanych rodzin, bo wiadomo, jest dotacja tam 50, nie wiem jak w tym roku będzie, ale było 50 zł do ula. I też podajemy ten stan. I wtedy robimy aktualizację u lekarza weterynarii, bo żeby podać ten stan, musimy iść do weterynarza, który nam wyda zaświadczenie właśnie o przezimowanych rodzinach. I albo podajemy, że się nie zmieniło, albo że się zmieniło. Okej, okay, i słuchajcie, magiczne tutaj ta kwota 15 tysięcy. O co chodzi? Chodzi o to, że maksymalnie ta refundacja, ta interwencja 6.2 zamierza nam oddać tylko 15 tysięcy maksymalnie. Czyli jak ktoś ma 150 rodzin, to właśnie mu wyjdzie te 15 tysięcy i do takiej kwoty otrzyma zwrot. Natomiast jak ktoś ma 200 rodzin, to nie policzy sobie 200 razy 100. Wyjdzie mu 20 tysięcy. Bo i tak dostanie maksymalny zwrot za 15 tysięcy. Także tutaj jest po prostu to ograniczenie, że do 15 tysięcy, czyli właściwie pszczelarz, który ma jeszcze 150 rodzin, otrzyma maksymalnie 60% właśnie. Natomiast wszyscy inni, którzy mają 200 i tak dalej, też otrzymają tą samą kwotę, czyli 15 tysięcy, ponieważ już tutaj więcej ta interwencja nie obejmuje większych pszczelarzy. Co w innych interwencjach jest inaczej, dlatego ja to tłumaczę osobno każdą interwencję, ponieważ w interwencji 6.4, czyli tej wędrownej, tam są ograniczenia. Mniejsi pszczelarze mają inny przelicznik, więksi mają inny, mniejsi mogą kupić to, więksi mogą kupić co innego, także to też jest ciekawe i będę to tłumaczył w osobnym filmie. Ok, słuchajcie, tak z ciekawostek jeszcze zaznaczyłem tutaj ten punkt 9. Jeżeli my składamy wniosek przez związek, to nasz związek otrzymuje dzięki nam do 4% tej kwoty, którą my wydamy. Tu jest opisane w tym punkcie za co. I też to jest taka ciekawostka, żebyście wy pszczelarze wiedzieli, żebyśmy my pszczelarze też mieli taką świadomość, że 4% tej kwoty, którą my wydajemy, wędruje do naszego koła. Jeżeli złożymy wniosek przez koło, ale nie więcej niż 65 zł, także maksymalnie to jest 65 zł. Ok, słuchajcie, kolejna ważna rzecz tutaj i to jest bardzo ważne, ponieważ ja akurat w tym
bardzo się interesuję ostatnio taką możliwością dofinansowania rozwój małych gospodarstw. Pewnie każdy słyszał. I tutaj jest napisane, tak jakby, żeby od razu wykluczyło pszczelarzy, choć jest furtka pewna, która teraz właśnie ostatnimi czasy jest kilku pszczelarzy, którzy próbują to wyjaśnić z ministerstwem. I być może będzie o tym też film, ale nie chcę tutaj mówić na wyrost, ale prawdopodobnie to już to powiem, że nie wyklucza. Mimo to, że tu jest napisane, że wyklucza, to powiem wam, w jakim miejscu nie wyklucza. Ale przeczytajmy to. Pszczelarz, który jest uprawniony do korzystania ze wsparcia w ramach przedmiotowego rodzaju interwencji w sektorze pszczelarskim, nie może korzystać w ramach PSWPR ze wsparcia w ramach interwencji. Tu są podane dwie interwencje. 10.1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność, przepraszam. To są dotacje. Oraz interwencji 10.5. Rozwój małych gospodarstw w zakresie. I teraz to jest bardzo kluczowe zdanie, ponieważ ono tu konkretnie precyzuje, gdzie nie możemy właśnie. Czyli w zakresie sprzętu pszczelarskiego. Ja bym tu się zgodził, bo czemu mamy dwa razy brać na to samo? Maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia gospodarki pasiecznej wspieranej w ramach niniejszej interwencji. Ale uważam, że nie wyklucza to na przykład budowy pracowni pasiecznej. I właśnie w tej sprawie jest kilku pszczelarzy, którzy się tym zainteresowały, poszły zapytania i na razie wygląda na to, że wszystko idzie w dobrym kierunku i być może będą uruchomione właśnie, będą realizowane wypłaty dla pszczelarzy, którzy chcą na przykład postawić jakieś kontenery na przechowywanie suszu, prawda? Czy wybudowanie pracowni pszczelarskiej. Także temat jest gorący i kto wie, czy nie będzie uruchomiony jeszcze i też na dużą skalę, w sensie, że masa ludzi się dowie o tym, że jednak można i pójdą te wnioski, prawda? Ok, dokumenty poświadczające dokonanie zakupu, fakt, o, to też jest bardzo ważne, słuchajcie, to jest bardzo ważne. Wszystkie te faktury, które my dostaniemy, muszą być konkretnie opisane, czyli wystawca tej faktury musi napisać dokładnie, jak się nazywa ten sprzęt i on musi się zgadzać z tymi 18 różnymi sprzętami wymienionymi w punkcie trzecim. Musi być to faktura imienna na nas, z naszym dobrym miejscem zamieszkania i tak dalej. My też tą fakturę musimy opłacić z konta własnego. Nie może nam zrobić, nie wiem, żona przelewu za ten sprzęt, jeżeli ma w sensie indywidualne konto, ponieważ ARiMR nam to odrzuci. My musimy zapłacić z własnego konta za ten sprzęt i ta faktura musi być wystawiona na nas imiennie. I to jest bardzo ważne, słuchajcie. I mało tego, numery tych faktur, to wszystko jest bardzo precyzyjnie, trzeba wpisywać w te wnioski i tak dalej. Tak samo w tytule przelewu, jeżeli robimy przelew za daną fakturę, bardzo istotne jest tutaj to, aby wpisać dokładnie tak, jak ta faktura ma nazwę. Mniejsza litera, większa, 0, O, backslash, wszystko to ma znaczenie, myślnik, prawda, czy podłoga. No, jak ktoś nazwie tą fakturę, numer tej faktury, to my musimy go dokładnie przepisać. Ok, słuchajcie. Teraz tu też było. Warunki, które musi spełniać wniosek. Teraz sobie omówimy. Czyli tam omówiliśmy, kto może skorzystać, a teraz przy składaniu wniosku, co musi być. I tutaj, jak widzicie, już jest tutaj podany numer EP, a wcześniej nie był, co nie? No bo tak jest napisany ten regulamin, nie? Ale trzeba tutaj mieć na uwadze, właśnie przeczytać cały dokument, żeby go zrozumieć. Nie da się wybiórczo, prawda, wziąć jakiegoś punktu i stwierdzić, że to jest tak napisane. Tu jeszcze o przyznanie pomocy termin, zaznaczyłem termin, napisałem wam do 18 stycznia, bo tak, bo my te wnioski możemy teraz składać od 20 listopada, możemy się zalogować na stronie ARiMR-u i próbować składać wniosek już i tam podajemy tą kwotę, za którą my zamierzamy zrobić zakupy, a to nie jest jednoznaczne z tym, że my te zakupy zrobimy za taką kwotę. Można wpisać maksymalną kwotę, jaką nam przysługuje, a możemy zrobić o 1000 mniejsze zakupy i nam nikt głowy nie urwie i nic tutaj nie zostanie zrobionego źle, bo te pieniądze ARiMR sobie przesunie w którąś stronę, tak? Nie ma problemu. My możemy deklarować. Oni to biorą te wnioski po to od nas,
żeby wiedzieć mniej więcej, jak te środki podzielić, czy wystarczy i tak dalej, i tak dalej. Czy zostanie coś, to jest po to, żeby oni mieli nad tym pieczę, prawda? Jak będą wyglądały w tym roku zakupy. I mamy czas na to do 18 stycznia. I teraz tak, bo były takie pytania w komentarzach. Do kiedy ja mogę robić zakupy? Słuchajcie, zakupy są jak gdyby... Mogliśmy już je zacząć robić od 16 października. Czyli już w październiku mogłem sobie kupić ul, na który dopiero teraz, za tydzień, złożę wniosek, że go chcę kupić. To jest bardzo elastyczne. To jest w ogóle do tej pory, jak ktoś pamięta, jak to wyglądało w związkach, to każdy bał się, że nie zdąży, że go coś ominie, prawda, że to były sztywne terminy, a tu się okazuje, że to tak wygląda, ale to dlatego tak było, że po prostu związki chciały z wyprzedzeniem, żeby złożyć taki wniosek w naszym imieniu. Pamiętajcie, że oni mają pod sobą kilka setek ludzi nieraz, a nawet tysięcy, prawda, bo są koła, przecież mają co 5 tysięcy pszczelarzy, w sensie wojewódzki, prawda. Dlatego tak to wygląda, oni muszą to wszystko zliczyć, tam są ogromne kwoty, a wiadomo, że chcą dobrze podać ten wniosek, żeby nie było tak, że zawnioskują za mniej niż faktycznie powinni, prawda, bo źle policzą. Dlatego to się dzieje wszystko z wyprzedzeniem, tam jest większy reżim, natomiast kiedy indywidualnie pewne rzeczy składamy, no to tak jak tu widzicie właśnie, termin możemy składać do 18, zakupy mogliśmy robić jeszcze w październiku, a kupować możemy na dobrą sprawę nawet i w czerwcu, ponieważ dopiero w momencie, kiedy będziemy składać, akceptować umowę, czy też dołączać dokumenty po zaakceptowaniu umowy, bo ja już nie pamiętam, dlatego że ja pierwszy raz dopiero będę składał w tym roku, ale mi się wydaje, że nawet jak ja akceptuję umowę, to tam jest tylko napisana kwota, do której ja chcę zrobić zakupy, a dopiero jak będę składał wniosek o płatność, to dopiero do tego momentu chyba mi się wydaje, że zakupy możemy robić, ponieważ tam jako załączniki podłączam wszystkie te faktury i przelewy. Więc teoretycznie do tamtego momentu, bo ja i tak zawnioskuję, załóżmy, maksymalną kwotę teraz, za którą chcę zrobić zakupy i na dobrą sprawę mogę to robić do momentu, kiedy nie złożę wniosku o płatność, czyli o to, żeby mi oni zrefundowali, żeby mi oddali 60% kosztów netto poniesionych, tak? Ok, myślę, że tutaj jasno to wytłumaczyłem. No i słuchajcie, co potrzebujemy? A dane identyfikacyjne musi być numer EP, ale słuchajcie, nie da się inaczej, ponieważ każdy, zresztą myślę, wydaje, że już wszyscy, co brali pieniążki za przezimowane rodziny i tak dalej, już ten numer EP mają, bo to był wymóg, żeby się tam zarejestrować w ARiMR-ze i uzyskać ten numer. No wiadomo, imię, nazwisko, musi być przy indywidualnym najczęściej PESEL, adres, cel operacji, to jest wszystko tam w tym wniosku się to zaznacza. I teraz tak, jeżeli wnioskodawcą jest indywidualny pszczelarz, co musi mieć? I tu jest ta powtórka jak gdyby, z tego co już tam wstępnie po części powiedziałem, ale wynika to właśnie, słuchajcie, z warunków, czyli jest taki podpunkt tam w tym dokumencie warunki i tutaj znowu jest to opisane jeszcze raz na nowo, co trzeba. Czyli musi być wpisany do rejestru lekarza i to jest numer weterynaryjny. Numer weterynaryjny. Następnie musi sobie policzyć ten stan, to znaczy przypomnieć sobie, ile tam zgłaszał do weterynarza i podać ten stan. Są tacy pszczelarze, którzy przez kilka lat do weterynarza nie zgłaszają tego, a na przykład w związku tylko zmieniają, nie? U weterynarza jest stan, załóżmy, tam kiedyś założył jest 30, nie? A już tutaj płaci od 3 lat składki w kole za 50 rodzin, ale słuchajcie, w chwili kontroli nie będą sprawdzać, co za ile wyżeście składki płacili w kole, tylko co wy macie zarejestrowane u weterynarza. To nie wiem, czy tak ktoś sobie to orientuje, a związek za nas nie zrobi aktualizacji u lekarza. To żebyście też mieli tą świadomość, że ważniejszy jest lekarz weterynarii niż koło. To w koło to wy deklarujecie sami, to na waszą odpowiedzialność tak naprawdę wy zgłaszacie tę liczbę rodzin i decydujecie o tym, za ile składki płacicie. Oczywiście uczciwość nakazuje, aby te dwie liczby się zgadzały tutaj, ale pamiętajcie, że jak wy podacie w kole, to jest mniej istotne niż to, co podajecie u lekarza weterynarii. Ok. No i musimy podać wartość netto planowanych wydatków.
Zaraz przejdziemy do tej kwoty. Ja wiem, że ktoś pewnie się zastanawia, kurczę, no ale to ile w końcu ja mogę tam, ile mam tam podać, nie? Ale zaraz wszystko, słuchajcie, pokażę Wam. Ogółem wartość wydatków, prawda? I to jest nie więcej, ale to wszystko wynika z tego wniosku. Tam samo się to liczy. Tam wpisujemy po prostu kwotę i sam nam program podpowiada, ile my możemy. Zresztą ja Wam zaraz policzę, to wszystko będziecie wiedzieć. No i tutaj jest jeszcze jedna rzecz, że indywidualny pszczelarz musi załączyć załącznik, czyli najpierw go musi wydrukować sobie, podpisać, zrobić zdjęcie lub skan i wrzucić z powrotem do programu. Troszkę jest to, powiedziałbym, problematyczne. Nie wiem, czy w tym roku może. Aha, bo to jest ankieta. Z tego co ja pamiętam, to jest ankieta, więc nie wiem, czy trzeba coś wypełniać, czy wystarczy może odfajkować coś, no, ale jak ankieta, to pewnie trzeba to wypełnić. Więc jest to trochę problematyczne, tak? No bo trzeba wydrukować, podpisać, wypełnić i potem załączyć. Dla kogoś, kto jest mniej może tak z tym komputerem, wiecie, wysyłanie maili, skany, zdjęcia, ale dzisiaj ja uważam, że no, takie dzisiaj czasy już mamy, że to każdy ogarnia. Okej, okay. Jeżeli jest wnioskodawcą organizacja, tutaj mam napisane, ale to nas nie interesuje, bo ja głównie się skupiam dzisiaj na indywidualnym pszczelarzu, ale organizacja w sumie robi to samo, co my. No i dobrze, słuchajcie. Podsumowanie. Przejdźmy do podsumowania, czyli najważniejszych spraw z tego dokumentu, który omówiłem. Kto może? Pszczelarz może indywidualnie lub związek. To już omówiłem, już to jest jasne. Na pewno, jak ktoś wysłuchał całego tego tutaj wykładu, to już wie. Każdy pszczelarz musi. Teraz minimalne, słuchajcie, wymagania, co trzeba. Minimum musi mieć 10 rodzin, żeby skorzystać z tej interwencji. Powtarzam, z tej, bo są oczywiście te ilości się różnią w różnych interwencjach. Numer weterynaryjny u powiatowego lekarza weterynarii. Czyli musimy zgłosić w ogóle, że mamy pasiekę, w jakim miejscu, prawda? Idziemy do lekarza weterynarii, on nam daje wniosek, wypełniamy ilość rodzin i gdzie te rodziny się znajdują. On nas wpisuje w swój rejestr i daje nam taki dokument, nadając nam numer weterynaryjny. Następnie, jak już mamy tą pasiekę, mamy pracownię, czy też w domu, na przykład w kuchni wirujemy miód, bo RHD właśnie mówi o tym, że możemy to robić w domu, nie ma problemu. No ale składamy wniosek razem z projektem, przychodzi lekarz weterynarii, sprawdza nam, prawda, czy mamy odpowiedni sprzęt do tego, aby w ogóle dystrybuować ten miód i tak dalej, i wydaje nam właśnie numer w ramach sprzedaży bezpośredniej lub rolniczego handlu detalicznego. Czyli tu też lekarz weterynarii, to też musimy ten uzyskać numer. To są te dwa numery wymagane. I kolejny, który jest tylko formalnością, składamy go farmirze. Po prostu informujemy, że mamy pasiekę, która też jest zgłoszona u weterynarza. I tyle. I dostajemy numer EP. Decyzją z ARMIR-u przychodzi ARMIR, taka decyzja, po prostu list przychodzi polecony. Nazywa się to decyzja i tam jest nadany numer EP. Więc to są te minimalne wymagania, które każdy musi przeżyć, niezależnie czy będzie szedł drogą indywidualną, czy przez związek. Myślę, że tu rozwiałem wiele pytań, które były w komentarzach. Następnie, co może kupić, słuchajcie? No to są te wymienione rzeczy, które są w punkcie trzecim. Prawda? Tu jeszcze, no właśnie, te fotopułapki, tak jak mówię, jest to nowość w tym roku wpadła. I słuchajcie, ile dostanie zwrotu. Jak to policzyć, słuchajcie? Teraz chwilę powiem najprościej, na chłopski rozum, jak to sobie policzyć, słuchajcie. Wiemy, że możemy liczyć 100 zł do ula. To jest taka magiczna kwota. I wiemy też, bo często jest napisane, że zwroty mamy 60% kwoty netto. Zostawmy to teraz. Nie myślmy o tych 60%. Bo w ten sposób, który ja Wam wytłumaczę, uwzględnia to, ale nie tłumaczy, jak to się liczy. Tylko po prostu w bardzo prosty sposób można to policzyć. Jak zauważyliście, napisałem w nawiasie 100 zł razy ilość rodzin, razy 2 podzielić na 2. I chodzi o to, że tym wzorem policzymy dokładnie, ile my możemy brutto, czyli to, co my faktycznie przelew zrobimy, to jaka to będzie kwota. To, co my możemy maksymalnie liczyć brutto, bo każdy, mało kto, kto nie ma firm i tak dalej, jest zwykłą fizycznym takim pszczelarzem, nie prowadził nigdy działalności, jak gdyby te kwoty netto brutto to jest dla niego troszkę takie, no powiedzmy, nie interesował się tym nigdy i zawsze wiadomo, płaci brutto, więc to jest dla niego ten wyznacznik i ta cena. Więc przyjmijmy model, że mamy 45 rodzin. Liczymy to razy 100 zł. Wyszło nam 4,5 tysiąca złotych.
netto. I to jest ta kwota, teoretycznie, którą my możemy odzyskać. Ale żeby wiedzieć, ile możemy, za ile możemy kupywać, bo kupujemy w cenie brutto, to sobie to mnożymy razy dwa. Tak najprościej. Ja wiem, że to dokładnie wyjdzie troszkę inaczej, ale to są parę złotych w tą i parę złotych w tamtą. Nie ma to znaczenia przy składaniu wniosku, ponieważ jeżeli nawet przelobujemy i kupimy za więcej niż teoretycznie podaliśmy wniosku, albo nam się należy, to po prostu nam obetną tylko tą nadwyżkę, a zwrot dostaniemy do kwoty maksymalnej, która nam przysługuje. Więc nie jest to żaden problem. I wyszło nam 9 tysięcy. Czyli mając 45 rodzin, mogę robić zakupy do 9 tysięcy brutto. I najprawdopodobniej dostanę coś około 4,5 tysiąca zwrotu. Jeżeli kupię sprzęt za 4200, to i tak z kwoty brutto będzie odliczane 60% zwrotu kwoty netto. I to jest tak, uważam, najprostszy pokazany model, jak to sobie policzyć bez wgłębiania się w kwoty netto, aby wiedzieć już na szybko, za ile mogę zrobić zakupy, żeby dostać ten maksymalny zwrot. Pamiętajcie, że jeżeli zrobicie mniejsze zakupy niż te 9 tysięcy w tym przypadku, to dostaniecie, wiadomo, zwrot adekwatny do tej kwoty, którą wydaliśmy. Czyli jak wydamy 8 tysięcy brutto, to będzie zwrot wynosił 60% kwoty netto, którą wydaliśmy. Prawda? No teraz musiałbym liczyć na kalkulatorze, ile to będzie, ale to będzie adekwatne. To jest dokładnie ten sam system. Jeżeli przelobujemy i kupimy za 10 tysięcy sprzęt, bo możemy te faktury, wszystkie, które kupimy, wszystkie podłączyć do tego później, do wniosku o płatność, i tam wyjdzie nam 10 tysięcy, a wnioskowaliśmy, że możemy, że chcemy 9, maksymalny zakup. To nie ma to znaczenia. To nie jest tak, że który mi sprzęt obetną. To nie jest tak w ogóle. Oni patrzą na całość, że wydaliśmy 10, mogliśmy zrobić za 9, a przysługuje nam zwrot 60% kwoty netto. I tak nam wypłacą. Koniec, kropka, żebyście to wiedzieli. I to jest przetestowane przez te lata do tej pory. Tak, oni to robią. A już w swoim interesie jest to, jeżeli ty na przykład kupisz sprzęt, który kosztował jednostkowo powyżej 1300 zł, oznakować go. Także to już jest jak gdyby druga sprawa. Ja wiem, z czego wynikają te problemy i te pytania, ponieważ do tej pory przez to, że się kupywało przez związek i się deklarowało dokładnie, jaki ul chce, ile on kosztuje i tak dalej, i tak dalej, każdy sobie wbił do głowy, że on musi dokładnie to później, tak musi to być, jak on tutaj zaznaczył, że nie ma możliwości zmiany ula. A to jest nieprawda. W sensie w indywidualnie to się nie dotyczy, bo jeżeli ty kupujesz przez związek, to co zamówisz, to chcesz to dostać. Czyli jak zamówiłeś ule 10-ramkowe Wielkopolski, to taki ma ci przyjść, bo przecież jak ci przyjdzie dadant, to ty będziesz zły. Prawda? Bo to nie jest ten ul, który ty zamawiałeś. I z tego to wynika, że my potem taką blokadę sobie wprowadziliśmy, że to jest takie ważne. To nie jest takie ważne. Przy indywidualnym składaniu wniosku, zobaczcie, ja mogę w kwietniu jeszcze coś dokupić. Teraz sobie mogę coś dokupić za, na przykład, tak jak, załóżmy, że ja mam 50 rodzin, czyli za 10 tysięcy kupuję brutto. I załóżmy, że teraz kupiłem ule za 5 tysięcy, za chwilę kupię sobie odstojnik za 1000 zł, a w kwietniu może kupię mini plusy jeszcze, bo stwierdzę, że jednak w tą stronę pójdę. Przy indywidualnym, tak jak się mówi, mamy większą kontrolę nad tym, co chcemy zrobić. Może się nam nagle coś zmieni, odwidzi. A kupując przez związek, tak naprawdę my we wrześniu już musimy zadeklarować, co chcemy. Czyli tak jak tutaj widzicie, tak to można liczyć w bardzo prosty sposób i myślę, że już naprawdę nie będzie tutaj wątpliwości, jak to, za ile kto może kupywać. Słuchajcie, ja myślę, że wyczerpałem temat. No oczywiście, jak są jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie. Nawet jeżeli macie pytania o inne interwencje, to też piszcie w komentarzu. Ja też odpowiem, też to będzie dla mnie taki wyznacznik, jeżeli będę robił kolejny film o innej interwencji, na przykład o wędrownej, czy też o badaniu miodu, bo to głównie chcę się na tym skupić, ponieważ to są te interwencje, które indywidualnie pszczelarz może składać, więc jest to bardzo ważne. No to wtedy też będę wiedział, o co pytacie, w czym jest problem i postaram się jasno wytłumaczyć, bo pamiętajcie, że w komentarzu czasami trzeba byłoby, no naprawdę, bardzo dużo poruszyć spraw, żeby wytłumaczyć, a i tak no łatwiej jest to na filmie pokazać, przedstawić. Nawet w takiej formie prymitywnej, można powiedzieć, jak ja tutaj zrobiłem. Po prostu wyciąłem
coś z regulaminu, pozaznaczałem najważniejsze rzeczy po to, żeby i omówiłem to tak na dobrą sprawę. Dobrze, słuchajcie, ja dziękuję Was bardzo. Proszę, jeżeli ktoś ogląda pierwszy raz ten film, proszę o subskrypcję kanału, łapkę w górę, komentarz napiszcie. Nawet w komentarzu, jak postawicie łapkę w górę, to mi to daje, że zrobiłem dobrą robotę, Wam ten materiał jest przydatny, a dzięki temu też zwiększy się zasięg tego filmu i więcej pszczelarzy będzie mogło trafić na ten film, po prostu im się wyświetli w proponowanych filmach. No i dzięki temu, jak gdyby tutaj też dotrze ten materiał do większej ilości osób. Ja Wam bardzo dziękuję. Zapraszam na kolejny filmik, w którym będę omawiał kolejne interwencje. Pozdrawiam, cześć!